Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj w teście poliftingowe Renault Megane w wersji Intense 115 DCI EDC. Jeśli chcecie wiedzieć, co to znaczy, zostańcie ze mną przez najbliższe kilkanaście minut, a jeśli nie chcecie, to też zostańcie, żeby mi zasięgi nabijać i żeby mnie algorytm YouTube'a polubił. Także jedziemy. Na początek tylko tradycyjnie słowo do osób, które chciałyby kupić na przykład używane Renault Megane. Pamiętajcie, aby zawsze przed zakupem konkretnego egzemplarza sprawdzić jego historię, a dziś możecie to zrobić w bardzo przyjemny sposób na stronie carvertical.com, na której dowiecie się, czy samochód nie był przede wszystkim kradziony, czy nie jest powypadkowy, czy przebieg nie był kręcony. Te i wiele innych informacji możecie zdobyć szybko, łatwo i przyjemnie. Także pamiętajcie, aby przygotować się na rozmowę ze sprzedawcą i sprawdzić samochód przed zakupem. Odwiedźcie serwis carvertical.com. A my przechodzimy już do tego konkretnego egzemplarza i to, co muszę powiedzieć na początku, od czego muszę zacząć. DCI oczywiście jest to wersja z silnikiem diesla pod maską. Pamiętacie, kiedy ostatnio jeździłem dieslem? No nie pamiętacie, bo sam nie pamiętam. W każdym razie w parkach prasowych tych diesli jest naprawdę bardzo mało. Są, ale to są jakieś dużo rzadsze sytuacje. Oczywiście tak wygląda dzisiaj rynek, że dominują auta benzynowe, a może raczej hybrydowe, więc wszystko idzie w takim kierunku. Diesli jest coraz mniej. Ja powiem szczerze, że ja już o tych dieslach prawie że zapomniałem i przez to zapomniałem, jak sam lubię jeździć dieslem. Zatrzymam się na sekundę dosłownie na tym temacie, zanim przejdziemy tu konkretnie do tego silnika. Pamiętacie, że kiedyś było tak, że w zasadzie jak kupowałeś samochód, to patrzyło się tylko i wyłącznie na diesle. No przynajmniej ja tak miałem, większość znajomych mi osób. Diesel, 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 nic więcej. Potem zaczęło się to troszeczkę zmieniać. W dużej mierze za sprawą małych silniczków benzynowych, które po prostu zaczęły spalać tyle co diesle. Oczywiście troszkę to zajęło wszystkim, aby się do tego przyzwyczaić, bo no każdy się bał troszkę tych silników, powiedzmy, że kupujesz nowy, duży samochód i masz 1.0 pod maską. Ale tak jak przyzwyczajimy się do coli po 9 zł, tak samo przyzwyczailiśmy się do tych silników i diesle zaczęły stanowić jakiś tam marginalny procent sprzedaży. Oczywiście jest to w pewien sposób uzasadnione, no bo utrzymanie prawidłowe diesla wiadomo, że jest droższe niż zwykłej, prostej benzyny. I nie chcę się tutaj na tym rozwodzić, tylko chcę zasygnalizować, że sam o tych dieslach, przez brak kontaktu prawie że zapomniałem. I przechodząc już do tego silnika. Tutaj mamy 115 koni, co jest oczywiście wartością niezbyt dużą, ale jak to w dieslach, najważniejsze jest co? Moment obrotowy. I jeżdżąc non-stop silnikami benzynowymi, oczywiście one są w większości już z turbo, ale wiadomo, że to jest troszeczkę inaczej, ponieważ tu przy 2000 obrotów mamy 270 Nm, mimo tak małej mocy. I to, czego ja też dawno nie widziałem przed sobą na zegarach, to jadąc w trasie, potrafiłem spalać tym silnikiem, jadąc na... Bo ja zawsze jadę tak, że najpierw w jedną stronę jadę na szybkiej trasie, gdzie mogę jechać 120-140, a wracam wolniejszą, gdzie maksymalną prędkością jest 90. Wracając, ja widziałem tutaj wynik 3.9. Naprawdę nie pamiętam czegoś takiego i zapomniałem, że w ogóle tak można w trasie. To jest coś niesamowitego, także ten silnik jest w stanie spalać takie ilości paliwa. Jadąc troszkę szybciej, zobaczcie sobie na obroty i na spalanie na początek 120. Spalanie waha się około 5,5 litra. To nie jest oczywiście test laboratoryjny, ja to robiłem w taki sposób, że zerowałem sobie spalanie i przejeżdżałem ileś kilometrów, patrząc jakie będzie średnie, także tu wychodzi około 5,5. Jadąc 140, znowu zobaczcie obroty i spalanie. I przy tych 140 jest to około 6,2, coś takiego, więc naprawdę wynik kapitalny. Dodam, że jechałem sam, także to nie jest zapakowany samochód. Ważna rzecz, bo nie wytłumaczyłem też skrótu EDC. Jest to oczywiście skrzynia automatyczna, siedmiobiegowa. Jest to coś, czym Renault czy Megane może się zdecydowanie pochwalić, ponieważ jest to bardzo szybka skrzynia, bardzo przyjemna w jeździe, ale z jedną taką mega ogromną gwiazdką. Ponieważ to wszystko, co teraz mówię, czyli że tą skrzynię bardzo lubię, tyczy się tego, jak już samochodem jedziecie. A o co mi konkretnie chodzi i do czego się przyczepiłem? To samo, co było w talizmanie, czyli ruszanie tym samochodem to znowu mega wielki lag. Szczególnie jak macie włączone start-stop, to jest dla mnie po tygodniu jazdy największa wada ogólnie całego tego samochodu z tą skrzynią.
ponieważ ruszanie to jest to samo, co było poprzednio. Ciężko jest to tak do końca pokazać, bo wy nie wiecie, w którym momencie ja naciskam gaz. Ja mogę to oczywiście powiedzieć, zaraz wam to pokażę, ale to też odczuciowo jest co innego, bo macie ten gaz wciśnięty, nawet do dechy i samochód ma bardzo długi czas, musi upłynąć, zanim on ruszy. Ale też z czym się to wiąże? Ja w zasadzie po tygodniu do końca się nie przyzwyczaiłem. Ciężko jest czasami ruszać płynnie, ponieważ naciskacie gaz, nic się nie dzieje. Siłą rzeczy naciskacie tego gazu więcej. To jest taki automat, nie myślicie o tym. I nagle ruszacie szarpiąc. I to jest dosyć odczuwalne dla pasażerów. I mi się to, może nie, że non-stop, bo jak o tym pamiętałem, to wiedziałem, żeby zrobić tak, żeby było dobrze. Ale często mi się to zdarzało, za często. I pewnie jest to kwestia wjeżdżenia się takiego już naprawdę mocnego w ten samochód. Ale to jest dla mnie największa wada tego samochodu po tygodniowym teście. Nie podoba mi się to, no to nikomu się to nie będzie podobało, bo jest to coś, nad czym Renault powinno zdecydowanie popracować. Bo jak już jedziecie, nieważne od jakiej prędkości, to moment obrotowy plus ta siedmiobiegowa skrzynia działa, nie wiem, czy mogę użyć słowa perfekcyjnie, ale naprawdę kapitalnie. Szczególnie, że możecie nadal spalać te w zasadzie trochę śmieszne ilości paliwa. Jak nic nie będzie jechało, to postaram się na chwilę zatrzymać i pokazać wam, jak to działa. Czyli jak powiem start, to znaczy, że nacisnąłem już gaz i zobaczcie, ile czasu płynie, zanim samochód ruszy. Start. Wcisnąłem gaz do dechy. To nie było takie zwykłe ruszenie. Także ja wiem, że to jest ciężko pokazać, ale uwierzcie na słowo albo sobie sprawdźcie, że to jest coś do poprawy. Ale cały ten czas spędzony z Meganką, czyli tydzień, miasto, trasa, w zasadzie codzienna jazda, utwierdził mnie w przekonaniu, że nowe Renault, w zasadzie nie wiem, czy wszystkie, większość, to są kapitalne samochody, bardzo dopracowane. I co się na to składa? Wiem, że wielu z was pewnie na to uwagi może nawet jakoś mocno nie zwrócić, ale to. I nie mówię o plastikach, bo zaraz znowu będę czytał, po co macam plastiki, i to w sumie zrobię to specjalnie. Też są spoko. I odpowiadając na powtarzające się pytanie, czy codziennie dotykam tych plastików, wsiadając do samochodu, tak. A już poważniej, bardzo dobre materiały, nawet myślę, że zaskakująco dobre. Zaraz przejdę do tabletu, ale od czego zacząłem? Od audio. Nagłośnienie Bose. Genialna firma. Oczywiście, jak to zwykle bywa, raz gra lepiej, raz gra gorzej, w zależności od modelu. Nie jest to poziom mojego wyznacznika, co już 100 razy mówiłem, czyli Mazdy trójki, ale kapitalne audio. Uwielbiam ten samochód za muzykę, więc jest to warte zdecydowanie dopłacenia. To jest wersja Intense, ale z pakietem Bose. Nie będę wam wymieniał tych wszystkich cen, bo wystarczy sobie sprawdzić w katalogu, więc szkoda czasu moim zdaniem, ale Bose zdecydowanie warto za ten system dopłacić, bo gra mega dobrze. I schodząc niżej, tablet, który też już został, czy w zasadzie ten system, który tutaj jest, został zmieniony. On działa w pewnych momentach bardzo dobrze, bardzo szybko, czasami troszeczkę wolniej, jak sobie próbujecie na przykład widżety ustawić, ale nie robimy tego codziennie, więc mi to nie przeszkadzało. W codziennym użytkowaniu spisuje się świetnie, ma przede wszystkim genialną jakość. Zobaczcie, włączając sobie Multisense, mamy tutaj wersję Sport, która jest do niczego niepotrzebna, bo to nie jest sportowy samochód, mając 115 koni, ale oczywiście mamy wyższe obroty, jest dynamiczniejszy. Między Sport a Eco jest różnica, to nie jest ściema, tak jak w wielu modelach, że zmienia się tylko tutaj obrazek, ale to jest logiczne, mamy wyższe obroty, więc będziemy szybciej przyspieszać. Eco to jest też wersja, której można korzystać, jak już jesteście na szybkiej drodze i nie wyprzedzacie nikogo, jedziecie stałą prędkością, to można z trybu Eco skorzystać. W innych warunkach jest to tryb, na którym nie da się jeździć, bo samochód jest tak zamulony, że dramat. Komfort, wiadomo, ja korzystam najczęściej i pewnie wy też będziecie z trybu MySense, czyli on już jest w standardzie ustawiony dobrze, można sobie oczywiście trochę zmienić sterowanie kierownicą i tak dalej. Ogólnie tryby działają, ale najlepiej jeździć moim zdaniem na MySense. I zejdźmy jeszcze piętro niżej. Tada! Można? 2021. Cieplej, pyk. Zimniej, pyk. Dmuchawa bardziej, proszę. Mniej, proszę. Skandal, wstyd, oszustwo, dramat, nie wiem, Renault, jak możecie takie coś robić, przecież tu powinien być paseczek szerokości milimetra i wtedy by to było nowoczesne, więc lipa, ale róbcie tak dalej, mega. I tak jak jakość wyświetlacza kapitalna jest w tym miejscu, tak wyświetlacze, jeśli chodzi o zegary, też są świetne. Przede wszystkim są dość czytelne, mimo że jest tutaj dużo informacji, ale właśnie ta jakość jest to, co się rzuca od razu w oczy, bardzo dobra.
Możemy się też oczywiście tym troszeczkę pobawić, zobaczcie, ale każdy znajdzie tutaj coś dla siebie i myślę, że każdy będzie z jakości tych zegarów zadowolony. Nie będzie natomiast zadowolony z tego badziewia, czyli z head-upa, który jest na otwieranej szybce. Ja uwielbiam head-upa, ale head-up ma być jako rzut przed samochodem na szybie z przodu, a nie na tej wystającej szybce, bo to bardziej przeszkadza niż pomaga. Po co się robi head-upa? Head-upa robi się po to, żeby nie odrywać wzroku od jezdni. Jeśli mam spojrzeć na zegary, tu mam drogę, tu mam zegary, no to i tak muszę ten wzrok oderwać. Więc co to za różnica, czy ja się patrzę tam i tak muszę skierować wzrok na tą szybkę? Nie patrzę się przed siebie. Więc to jest po pierwsze bez sensu, bo nie taki jest cel head-upa. Po drugie to jest niewygodne, bo tylko zasłania widoczność, więc niech już te head-upy na tych szybkach odejdą do lamusa, bo są bez sensu. Sam head-up oczywiście na szybie to już jest super sprawa. To, co jeszcze mega podoba mi się we wnętrzu, oświetlenie ambiente. Można sobie tych kolorów chyba 8 wybrać, ale mega to fajnie wygląda. Tutaj na przykład, czy na drzwiach, kapitalna rzecz. Ja oświetlenie ambiente uwielbiam. I ogólnie w kabinie czuję się bardzo dobrze. To wiem, że to jest takie trochę niekonkretne stwierdzenie, ale ja się po prostu tutaj czuję przyjemnie przez to, jak to jest zrobione, jak to gra, super. Przechodząc troszeczkę jeszcze do tego, jak to jeździ, no bo to też dość istotne, to na pewno rzuca się w, nie wiem w sumie w co, zawieszenie, które nie jest takie typowe dla takich stereotypowych francuskich samochodów, czyli miękkie i bujanie się. Ono jest właśnie, może nie to, że sztywne, ono jest nastawione na komfort, ale na pewno jest sztywniejsze niż można założyć, niż można spodziewać się we francuskim aucie. Mi się to na przykład mega podoba. Ja nie lubię tych bujających się samochodów, chociaż przy takich naprawdę szybkich zakrętach udawało mi się ten samochód, znowu tak nacisnąłem gaz, zanim ruszył to 15 minut, ale mi się udawało go wyprowadzić z równowagi na szybszych zmianach kierunku, także no to nie jest samochód do jazdy sportowej oczywiście, więc i tak nikt tak nie będzie jeździł, także to nie jest nic istotnego, ale samo prowadzenie jest precyzyjne i bardzo przyjemne. I też kapitalna rzecz to wyciszenie. Ja się nie spodziewałem, będąc w trasie, że ten samochód będzie tak dobrze wyciszony. Naprawdę duży plus za to dla Renault i też duży plus za dźwięk. Już w ogóle bym się tego nie spodziewał, bo to jest diesel. Ale on naprawdę brzmi bardzo przyjemnie, przynajmniej moim zdaniem. Więc to jest zdecydowanie samochód, który jest, wiadomo, jest dieslem, więc z założenia jest przeznaczony na trasę, czyli te rzeczy, które są w trasie najważniejsze, kapitalne spalanie, bardzo dobre wyciszenie i dla mnie fajny dźwięk macie. Najważniejsze założenia są przez Megankę w tej wersji spełnione. Słowo na temat wyglądu, bo warto o tym wspomnieć. Mega ładny samochód, przynajmniej w mojej opinii. Bardzo, bardzo ciekawy z wyglądu, bardzo charakterystyczny. Wiadomo też oczywiście, że jest to Renault, od razu się to rzuca w oczy. Ale jedno takie szybkie pytanie, co sądzicie o tym kolorze? Bo to jest kolor, który jest w zasadzie na wszystkich broszurach. Renault ewidentnie go promuje. Ja wrzuciłem na Instagram pytanie do Was, czy podoba się Wam ten kolor i w większości były to odpowiedzi, że jednak nie. Ja sam w sumie nie umiem go do tej pory określić, bo raz mi się wydaje, że mi się nie podoba, raz, że jest ciekawy. Nie wiem sam, ciekawy jestem waszej opinii. A jeszcze odnośnie broszury, to też kilka słów wrócę do silnika. W zależności od broszury, którą sprawdzałem, czy to była broszura na mailu dotycząca tego samochodu, czy z internetu, katalogowe przyspieszenie tej wersji to między 10,6 a 11 sekund, także na papierze to wygląda tak sobie. Ja oczywiście przesiadając się z silników benzynowych, pierwsze moje wrażenie oczywiście było takie, że ten samochód jest szybszy niż jest faktycznie w rzeczywistości, ale to jest normalna sprawa. To o czym trzeba wspomnieć, to to, że od startu przy takiej jeździe prędkościami gdzieś tam w mieście moment będzie robił swoje, ale jadąc w trasie 80-90 potrzebujecie się rozpędzić do tych 140, to przyspieszenia już za bardzo nie ma. Oczywiście 115 koni, także cudów wymagać nie możemy. Przy czym trzeba mieć tego świadomość, to jest samochód do spokojnej, komfortowej, bardzo ekonomicznej jazdy w trasie, ale nie do żadnych szaleństw, bo tak jak mówię, mocy przy wyższych wartościach już będzie brakowało. A diesel jest tylko w jednym wariancie, czyli tym 115-konnym. O silnikach benzynowych teraz mówił nie będę, ponieważ mam nadzieję, że dostanę je do testu, także będzie lepsza okazja. To, o czym trzeba jeszcze wspomnieć, to tył auta, czyli po pierwsze miejsce z tyłu. Tutaj nie ma rewelacji. To jest samochód zdecydowanie dla czterech osób, przynajmniej ja bym tak polecał. Może oczywiście jechać pięć, ale to już nie będą zbyt komfortowe warunki. Bagażnik natomiast w tym modelu ma niecałe 400 litrów. To jest wartość, której wstydzić się nie trzeba. Co ciekawe, mniejsza jest w dieslu niż w benzynie i to dosyć wyraźnie, ale 400 litrów już moim zdaniem spokojnie wystarczy do
komfortowego zapakowania się. To nie jest kombi, tylko hatchback, także jak na taki rodzaj nadwozia jest ok. No i przejdźmy do tego, co tygrysy lubią najbardziej, czyli ile to kosztuje. To, czyli fajny, bardzo dobrze wyposażony samochód i bardzo ekonomiczny, jak już go kupicie, ponieważ ceny startują w zasadzie od rewelacyjnych wartości. Nowy kompakt tej jakości możecie kupić za niecałe 80 tysięcy złotych. Mówię oczywiście o podstawowej wersji z benzynowym silnikiem, z manualem, ale już takiej, która będzie miała czy klimatyzację, czy ten system z Bluetooth, także w pewnych, że tak powiem, przypadkach wystarczająca. Na dzisiejsze ceny 80 tysięcy to jest wartość wow. Trochę to chore, bo pamiętam, jak można było za 50 tysięcy taki samochód kupić. No ale jest jak jest. Diesla kupicie za około 100 tysięcy złotych, co nadal jest wartością, myślę, że znowu takimi literami, na dzisiejsze standardy spoko, ale jak sobie dorzucicie Bose i tak dalej, to wszystko, co ja tu mam, wrzucam Wam teraz, żebyście zobaczyli, o co dodatkowo wyposażony jest ten model, jest to 120 tysięcy. I znowu powiem trochę wbrew sobie, to jest dobra cena dzisiaj. Niestety mamy taką sytuację, że ceny są chore i jak na te chore ceny, to jest bardzo dobra propozycja przy tej jakości, przy takim samochodzie i z dieslem, i z automatem bardzo dobrym. Także myślę, że to jest propozycja godna uwagi, ale dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. Ja, tak jak mówię, oczywiście cały czas podpieram się jak na dzisiejsze standardy. Tyle, że tutaj Meganka nie będzie miała łatwo, bo w tej kwocie kupicie już większość rywali w bardzo dobrym wyposażeniu, także jest tutaj z kim walczyć, to zdecydowanie. Na sam koniec jeszcze, bo właśnie dotknąłem to sterowanie audio, to jest coś, co ja pamiętam przy pierwszym kontakcie. Nie umiałem zrobić głośniej, więc ambicjonalnie, co jest, kurde, ja nie umiem zrobić głośniej w samochodzie, hello. Ale oczywiście jak już znalazłem, jak się przyzwyczaiłem, to było, bo było. Ale powiem Wam, że dzisiaj jeżdżąc już kolejnym samochodem z takim rozwiązaniem, ja to w pewien sposób polubiłem. Nie jestem w stanie powiedzieć, że to jest lepsze niż normalne. Te, które mają tutaj sterowanie, nie wiem, czy to jest lepsze, ale bardzo wygodnie mi się to obsługuje i do tego stopnia, że jak wsiadam w samochód, który ma, tak jak to było kiedyś, czyli tu, to ja szukam sterowania w tym miejscu, także całkiem spoko rozwiązanie. No dobra, to by było na dzisiaj tyle. Podsumowując jednym zdaniem, jak fajny jest ten samochód, jak dobrze się w nim czuję, jak fajnie się nim jeździ, to powiem może tylko tyle, że smutno mi, że jutro jadę go oddać. Znaczy, no nie jest mi smutno, bo przejadę w zasadzie parę kilometrów obok i odbiorę następny, ale wiecie, o co chodzi. I słowo do osób, które mają taki samochód, mają praktyczne doświadczenia z tym modelem, z tym silnikiem też szczególnie, dajcie znać, jak on się sprawuje na dłuższym dystansie, czy jest awaryjny może na przykład, bo ja nie jestem tego w stanie sprawdzić w krótkim teście. To będzie wartościowa informacja dla osób, które są potencjalnie zainteresowane takim modelem. A jeśli macie do mnie jakieś pytania, chcecie pogadać, czy w zasadzie cokolwiek, zapraszam na Instagram do siebie, to jest najszybsza droga kontaktu, chociaż z ciekawostek bardzo dużo dostaję od Was wiadomości mailowych, co jest dla mnie zaskakujące, pozytywnie oczywiście, bo ja lubię z Wami pogadać. Także macie tutaj adres, teraz się wyświetli, jeśli ktoś chciałby o coś zapytać, albo tak jak mówiłem, wbijajcie na Insta, gdzie staram się pokazywać, czym aktualnie jeżdżę, bo jak oglądacie ten film, to ja pewnie już miałem ze 3 inne samochody, także jednym słowem, Automoto Vlog na Instagramie, pyk. A ja żegnam się z Wami, zapraszam na kolejne testy, trzymajcie się, cześć!